Piotr Przybecki, trener reprezentacji Polski. Jesteśmy tuż po pierwszym meczu z Czechami. Zacznę trochę przewrotnie, bo to był pierwszy mecz też, ale w tym roku w Polsce. Dla takiej publiczności jak ta katowicka chyba warto rozgrywać jak najwięcej spotkań. No oczywiście, to z przyjemnością się wchodzi na tę halę i fajnie, że akurat ten mecz odbył się na Śląsku w Spodku. Oczywiście ten doping był od początku bardzo fajny, ale my musimy też więcej dla kibiców zrobić, żeby nas ten doping poniósł do ostatniej minuty. Właśnie, jakie pierwsze wnioski z tego meczu? Skuteczność, nie wiem, brak jakiejś też koncentracji przy rozegraniu piłki? Co było dzisiaj największym mankamentem naszej drużyny? To pierwsze parę minut było w miarę ok, bo myśmy prowadzili 4-1, natomiast później rzeczywiście skuteczność do poprawy, no bo tam było bardzo dużo nieskończonych sytuacji, to przy rzucie z tyłu, z drugiej linii, ale tak samo przy czystych sytuacjach z koła, gdzie Galia wybronił bardzo dużo piłek i to trochę podcięło nam skrzydła, co było widać później w dalszym przebiegu tego meczu. Także tutaj musimy z tego wyciągnąć jak najszybciej wnioski, bo mamy zaraz rewanż i chcemy wykorzystać właśnie ten mecz do tego, żeby lepiej, o wiele lepiej zagrać te zawody w Czechach. Dzisiaj ta kontuzja Maćka Gębali i też absencja Kamila Syprzaka, czy to jakoś tak krzyżowało plany mocno? Po części tak, no Maciek zgłosił się, że będzie grał, aczkolwiek on jest krótko po podobnym urazie w klubie. I to mu się powtórzyło, także podejrzewam, że będzie ciężko z jego występem w tym meczu rewanżowym. Kamil Syprzak, my wiemy na jakim on poziomie gra i tutaj była kwestia, żeby spróbować dać więcej czasu tym, którzy nie grają, typu właśnie Marek Daćko czy inni zawodnicy. I będziemy dalej to kontynuować. Właśnie, jak drużynę zmobilizować i te wnioski wyciągnąć przed tym rewanżem, który będzie w sobotę w Czechach? No tu jest tyle rzeczy do poprawy, że nawet nie trzeba za bardzo, moim zdaniem, wiele motywować. Oczywiście to jest ważny aspekt, ale chłopaki sami byli źli na to, że no parę piłek oddaliśmy im w ręce niepotrzebnie. Prawda? I w tym momencie na tym poziomie międzynarodowym no nie wolno tego typu rzeczy robić. Dzisiaj w zasadzie żadnych pretensji nie można mieć do naszego bramkarza, tak? Adama Malchera. Tak, no bo on nas w wielu sytuacjach ratował, tam Czesi mogli też prowadzić dwoma, trzema bramkami więcej, a Adam wybronił naprawdę parę ciężkich i ważnych piłek. To się trochę wyrównało z drugiej strony, bo Galia też bardzo dobry występ, także dzisiaj akurat opisy bramkarskie były po obydwu stronach. Wiadomo, że tych terminów na prezentacji jest bardzo mało. Ile w zasadzie tak naprawdę nasza prezentacja powinna w skali roku rozgrywać spotkań? Na pewno jak najwięcej, ale wszyscy wiemy jaki jest terminarz i kiedy są te tak zwane luki HF-owskie i kiedy można grać, także tego nie ma, to się dużo nie zmienia. Będziemy starali się tak jak do tej pory za każdym razem próbować z jak najlepszymi drużynami się spotykać, tak jak tutaj, bo Czesi wiemy, że przyjechali i byli czarnym koniem na Mistrzostwach Europy, to już nie jest drużyna tak zwanych no-name'ów, tylko rzeczywiście fajnie poprowadzona przez Kubesia i Jana Filipa ekipa. Dziękuję bardzo.